Witajcie kochani w kolejnym filmie, dzisiaj takim dosyć wyjątkowym, dlatego że z 5 innymi fantastycznymi dziewczynami przygotowałyśmy dla Was właśnie ten materiał z naszymi wpadkami makijażowo-urodowymi. Będzie to taka mała spowiedź, małe wyznanie grzechów troszeczkę, ale mam nadzieję, że się Wam spodoba. Oczywiście do każdej z dziewczyn będziecie mieć linki na dole, więc koniecznie obejrzyjcie, bo wszystkie są fantastyczne. Tak więc jedziemy z tym koksem, dziewczyny. Spowiadamy się. Cześć, ja jestem Laik Makijażowy i zapraszam Cię do posłuchania mojej najbardziej żenującej historii z wpadką makijażową, jaką miałam w życiu. Mając jeszcze jakieś 18 lat, niespecjalnie wiedziałam, co to jest podkład do twarzy i kiedy stwierdziłam, że nadszedł najwyższy czas, aby użyć któryś, kupić któryś, żeby zacząć się jakoś bardziej malować, coś więcej poza oczami, udałam się na jakiś tam chiński bazarek i kupiłam jakiś jeden z najtańszych podkładów, który jako tako na ręce pasował mi do skóry. Podkreślam, nie znałam się totalnie na podkładach. Następnego dnia pomalowałam moją facjatę i uznałam, że wygląda całkiem okej i udałam się w długą podróż godzinną autobusem do mojej babci. Kiedy tak siedziałam sobie w tym autobusie i jechałam, przeglądałam sobie Face'a na telefonie, tam robiłam różne inne rzeczy, zauważyłam, że ludzie dziwnie się na mnie patrzą. Niestety nie miałam przy sobie żadnego lusterka, żeby sprawdzić, o co chodzi, co się dzieje. Powąchałam sobie jedną pachę, drugą pachę, stwierdziłam, że no śmierdzieć nie śmierdzę, więc nie wiem, czemu się na mnie gapią. Zastanawiałam się, czy mnie czasem ptak nie obsrał, ale spojrzałam na jedno ramię, drugie ramię, no nie. Kiedy dotarłam do mojej babci, pierwsze słowa, które wypowiedziała na mój widok, brzmiały tak: o matko boska, Iwona, co ty masz z twarzą? Wtedy wiedziałam, że chyba coś jest nie tak z moim tanim podkładem. Więc udałam się bardzo szybko do toalety i spojrzałam na twarz. Okazało się, że moja twarz jest cała pomarańczowa. No cóż, nie wiedziałam wtedy, że podkłady potrafią oksydować, także dziewczyny, to jest nauka dla Was. Sprawdzajcie, czy Wasze podkłady nie oksydują. Sup, jestem Klau, a moja największa wpadka makijażowa wydarzyła się w liceum. Dokładnie w pierwszej liceum, gdy szłam na połowinki wyższej klasy. Po pierwsze, ja się wtedy jeszcze nie malowałam, więc nieznany był mi podkład, ewentualnie korektor i to też niezbyt dobrze kryjący. Do tego moje brwi były nieistniejące, ledwo wyregulowane, ale uparłam się na czerwoną szminkę. I to był największy błąd mojego życia. Chociaż pewnie niektórzy moi znajomi powiedzą coś innego, to ja lubię myśleć, że tych wpadek makijażowych miałam niewiele. Tak więc, lat 17, ja i moja znajoma poszłyśmy na połowinki, postaram się gdzieś tu wkleić zdjęcie. Sami widzicie. Pomadka była nierówno, poza ustami, poza konturem, rozmazana. Na dodatek cały makijaż twarzy nie był w ogóle zrobiony, więc miałam praktycznie gołą twarz z niezbyt doskonałą cerą oraz czerwone usta. Wyglądało to nie za ciekawie, a jak dołożymy do tego jeszcze kreskę, która była bardzo nierówna, to mamy, moim zdaniem, całkiem sporą klęskę. To jest moja wpadka makijażowa. Błagam dziewczyny, nie róbcie tego. Pozdrawiam. Moja największa makijażowa wpadka? Myślę, że moja największa makijażowa wpadka zaczęła się, kiedy miałam 15 lat. Wtedy zaczęła się i ciągnęła się za mną przez naprawdę bardzo, bardzo długi okres czasu. Zafascynowana zespołem Tokyo Hotel. Również chciałam z szarej myszki zacząć wyróżniać się z tłumu, dlatego też postanowiłam, że pójdę do Rossmana, kupię jakąś czarną kredkę do powiek i zacznę po prostu robić sobie kreski, zacznę sobie robić duże kreski, tak żeby się w końcu wyróżniać, żeby być widoczną. W tamtym czasie myślałam, że wyglądam naprawdę fajnie, że jest dobrze, jednak kiedy patrzę teraz na swoje zdjęcia z tamtego okresu czasu, okazuje się, że nie wyglądałam wtedy właśnie tak fajnie, jak mi się wtedy wydawało, ponieważ mój makijaż przypominał pandę. Wyglądałam jak jedna wielka panda. Do teraz wszyscy moi znajomi, moja rodzina śmieje się ze mnie z tego, jak ja wtedy wyglądałam, ponieważ miałam dwie czarne plamy na oczach. Do teraz nawet na zdjęciach moich klasowych po prostu widać najpierw moje dwie ogromne czarne plamy na twarzy, a dopiero później pozostałe 20 osób z mojej całej klasy. Kilka lat później, oglądając zdjęcia Lady Gagi, zobaczyłam, że ona ma na sobie bardzo, bardzo podobny makijaż, który ja miałam wcześniej, oczywiście muszę to zaznaczyć. Tak więc może nie był on do końca taki zły?
Moja największa wpadka makijażowa, może nie całego życia, ale ostatnich miesięcy, którą dobrze mi zapadła w pamięć, to była wpadka, która się wiąże z konturowaniem twarzy. Kilka miesięcy temu byłam na jakiejś konferencji z narzeczonym w Warszawie i mówię, dobra, spotykamy się wieczorem ze znajomymi, a po południu ja się spotkam z koleżankami jeszcze tam na zdrowie zaległości. I tego samego dnia kupiłam sobie puder do konturowania twarzy, taki szary, mówię, dobra, super się rozciera i tak dalej, sobie machnę ekstra makijaż wieczorem. Trochę przysnęłam, trochę tam miałam lekką obsuwę, no i w końcu zaczęłam się malować w hotelu, w którym zostaliśmy. Tam nie było za bardzo światła dobrego, ale mówię, o dobra, okej, dobrze będzie. Wziąłam ten pędzel, wziąłam ten puder, zrobiłam sobie taki kontur, mam na maksa zadowolona, że w ogóle tak ładnie wszystko wygląda. Pewność, no z takim artefaktem, pewność siebie plus 500. Także ualowałam się, wyszłam z domu, przeszłam ileś tam, no dosyć daleką odległość, powiedzmy. Ludzie się trochę gapili, ale mówię, może tak jest w większym mieście, że jest jakieś zainteresowanie czy co, i totalnie zadowolona byłam z siebie. Doszłam na miejsce, spotkałam się z koleżanką, nic nie powiedziała. Spotkałam się, bo pół godziny dojechała do nas moja przyjaciółka, nic nie powiedziała. Po godzinie dojechał mój narzeczony, patrzy i mówi, ej laska, ci się kontur nie udał. No i okazało się, że nawet nie tyle, że miałam kreskę jakąś nieroztartą, albo że nie w tym miejscu, albo że nierówno. Nie, nie, miałam bardzo równo, tylko że ten kontur zaczynał się tutaj, a kończył się tutaj, bo był tak roztarty, że miałam całą twarz szarą, po prostu szarą, bo kolor też nie był idealny dla mnie. No i skończyło się na tym, że wyglądała, jakbym się gdzieś otarła o jakąś, nie wiem, kałużę albo coś w tym stylu. Także morał z tego taki, patrzcie w lusterko i starajcie się malować przy dobrym świetle, bo mogą być katastrofalne skutki. Także tak, myślę, że tą wpadkę zapamiętamy na bardzo, bardzo długi czas. Moja absolutnie największa wtopa urodowo-makijażowa miała miejsce w czasach, kiedy pracowałam jako koordynator serwisu deluxrymiasto.pl, który traktował o markach i dobrach premium. No i była taka sytuacja, i było ich naprawdę wiele, kiedy zostałam zaproszona na otwarcie nowej restauracji, to był środek tygodnia, i ja poza tym, że siedziałam 8 godzin w redakcji, to często właśnie wieczorami czy popołudniami brałam udział w różnych eventach, które później opisywałam na łamach serwisu i następnego dnia szłam normalnie rano do pracy. Jako że byłam po jednej zarwanej nocy, bo właśnie złożyło się tak, że były dwie duże imprezy pod rząd w środku tygodnia i byłam naprawdę bardzo, bardzo zmęczona i w całym tym zmęczeniu, nie wiem jak to się stało, nie sprawdziłam informacji, jakiego pokroju jest restauracja, na otwarcie której po pracy się wybierałam. No i coś tam mi się obiło o uszy, że to jest miejsce takie casualowe, niezobowiązujące, więc postanowiłam odpocząć od codziennego eleganckiego outfitu, jaki musiałam z racji swojego zawodu praktycznie każdego dnia mieć na sobie. Chyba że nie miałam żadnych spotkań, no to wtedy nie było takiej konieczności, ale to była rzadkość. No i tak odpocząć od tego poważnego looku w koszulach, elegancji, kantów i tak dalej. No i założyłam taką zwiewną sukieneczkę z Zary w kolorowe kwiatuszki z białym kołnierzyczkiem. Tu wam wkleję zdjęcie, bo pamiętam dokładnie kiedy to było. Do tego zrobiłam taki warkoczyk na boku, minimalistyczny makijaż i stwierdziłam, że będę się czuła tak najlepiej. Szczególnie, że to miejsce wydawało mi się wtedy, że jest takie właśnie zupełnie, zupełnie pozytywne, radosne i casualowe. No i skończyłam pracę, zawiozłam moją córeczkę, odebrałam z przedszkola, zawiozłam szybciutko do babci, no i pojechałam do Sopotu, wklepałam w nawigację adres tej restauracji, podjeżdżam pod tę restaurację, no i przed moimi oczami wyrasta pałacyk, tak piękny, elegancki, tak cudowny. Okazało się, że to miejsce to jest odrestaurowany, zabytkowy obiekt, taka kamienica, w której zrobiono dwupiętrową, przeogromną, piękną restaurację. Bardzo miejsce ekskluzywne, bardzo miejsce eleganckie, najwyższa półka, naprawdę top of the tops. No i wchodzę tak niepewnym krokiem do wnętrza tej restauracji z tym swoim warkoczykiem, z tym kołnierzykiem, z tym moim wdziękiem 16-latki i czuję spojrzenia wszystkich gości, którzy ubrani są naprawdę elegancko. Panowie w garniturach, panie w sukniach wieczorowych, przeważały ciemne kolory, dużo czerni, granatu, zazwyczaj tak jest na takich eventach, i w samym środku tego tłumu, bo ludzi było naprawdę dużo, stoję ja w mojej kolorowej sukience, kołnierzyczku, delikatnym makijażu. I wyglądałam jak taka dziewczynka zagubiona w czasoprzestrzeni, która jest córką któregoś z gości, który odebrał
tę dziewczynkę ze szkoły i nie zdążyła się w międzyczasie przebrać i w tej swojej zwiewnej sukience przyjechała do tej eleganckiej restauracji i wyobraźcie sobie, jakże byłam zażenowana, jak strasznie źle się czułam, kiedy musiałam podchodzić do właścicieli tegoż miejsca czy gości, rozmawiać z nimi, nagrywać wywiady, które później były mi niezbędne w napisaniu relacji z tego wydarzenia. Czułam się jak taka malutka, naprawdę dziewczyneczka, która nie zna się na dress code, która totalnie urwała się z choinki i w jakimś stopniu też nie przygotowała się do tego hucznego wydarzenia, bo takie ono było. Bo faktycznie się nie przygotowałam, tak, tutaj przyznaję się bez bicia i to jak ja z tej sytuacji wybrnęłam, to po prostu wszędzie, gdzie się przemieszczałam, miałam ogromny uśmiech na twarzy, byłam wyprostowana i udawałam, że tak miał być, że to jest moja kreacja, to jest w moim wydaniu kreacja wieczorowa. Tak więc uśmiechem nadrobiłam, uśmiechem przykryłam własne zażenowanie, własny wstyd za to, że no nie jest tak, jak być powinno. Więc kochani, z każdej opresji można wyjść, ale tę wtopę będę jeszcze długo, długo wspominać. Zresztą kilku moich zawodowych znajomych, z którymi wtedy rozmawiałam, też po dziś dzień wspomina mój ówczesny look. Warkoczyk, kołnierzyk i kwiateczki. No i na koniec ja. Moja wpadka może nie jest jakoś taka bardzo makijażowa, bo to nie miało nic wspólnego z makijażem, a raczej z moimi włosami. Jak może pamiętacie, jakiś czas temu obcięłam włosy, znaczy to było bardzo dawno temu, dlatego że jak widzicie włosy mam bardzo długie. To było, nie wiem, ze 4 lata temu, coś ten deseń, kiedy obcięłam włosy na takie do ramion, były bardzo krótkie, mocno wycieniowane. I wtedy też zaczęłam intensywnie je olejować, bo miałam je bardzo zniszczone przez właśnie farbowanie, przez rozjaśnianie i chciałam jakby pomóc im się odbudować. No i zwykle robiłam tak, że olejowałam sobie włosy na wieczór i potem rano wstałam, myłam je i wszystko było ok. Natomiast tym razem miałam chyba jakiś nowy szampon. Bardzo rano też się spieszyłam i zaraz po wyjściu włosy wydawały się ok. Natomiast w przeciągu godziny one się zrobiły tak tłuste, wyglądało to tak strasznie. Ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, nie miałam żadnej gumki ani niczego, żeby, nie wiem, jakoś sobie poradzić, coś poprawić tą sytuację. No był dramat, wyglądałam koszmarnie, czułam się bardzo źle wśród ludzi, a to był normalny dzień, kiedy ja musiałam wyjść i pokazywać się i nigdy w życiu nie czułam się tak źle i niekomfortowo z powodu jakiejkolwiek rzeczy, która się działa na moim ciele, jak właśnie tego dnia. Tak więc nigdy więcej olejowania, a następnego dnia mycia pierwszy raz jakimś nowym szamponem, kiedy mam wyjść do ludzi, bo może się to skończyć bardzo, bardzo źle. Dobrze, mam nadzieję, że nasz film wam się spodoba. Oczywiście, tak jak powiedziałam, linki do wszystkich fantastycznych 5 laseczek, które wystąpiły ze mną w tym filmie, będziecie mieć na dole i też mogliście je mieć klikalne podczas tego, jak dziewczyny mówiły, tak więc zajrzyjcie, bo dziewczyny są tego warte. Dajcie nam kciuka w górę za tę jakże fantastyczną współpracę. Jeżeli wam się filmik podobał, może będziemy nagrywać czegoś takiego więcej. Dziewczyny będą się wymieniać, będą się pojawiały nowe tematy, kto wie. Tak więc dajcie znać, jak wam się podobało, kciukami i komentarzami. I oczywiście zasubskrybujcie dziewczyny i mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wtedy będziecie z wszystkimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!